Działając w imieniu mieszkańców sołectw informujemy, że odrzucamy i nie respektujemy podjętej w dniu 19 lipca 2016 roku bulwersującej decyzji polskiego rządu. Decyzji, która w jednoznaczny sposób łamie podstawowe reguły demokratycznego państwa prawa. Decyzji, która została podjęta na zasadach skutków układów i kolesiowskich powiązań. Nie zgadzamy się na żaden kompromis w sprawie niezgodnego z prawem powiększenia miasta Opola. Informujemy, że nigdy nie pogodzimy się z tak niedemokratyczną i z pogwałceniem wszystkich zasad podjętą decyzją. Decyzja ta nie zostanie w żaden sposób przyjęta i zrealizowana na terenie naszych sołectw. Uważamy, że proces powiększenia miasta został zatwierdzony pomimo szeregu poważnych uchybień prawnych, w związku z czym jest całkowicie bezprawny. Oświadczamy, iż będziemy walczyć o sprawiedliwość, poszanowanie prawa i demokracji aż do pozytywnego dla nas zakończenia. Rady sołeckie nie widzą możliwości jakiejkolwiek współpracy z włodarzami miasta, którzy swoją arogancją i butą wielokrotnie nas obrażali i znieważali. Nie ma zgody mieszkańców na jakiekolwiek zmiany nazw ulic. Nadmieniamy również, że po korzystnym dla nas wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie powiększenia Opola, mieszkańcy sołectw przystąpią z całą determinacją do pozwu zbiorowego wytyczonego panu dotyczącego zwrotu wszelkich kosztów poniesionych w związku z tą aneksją. Jeżeli są sprawy, które osobiście chciałby pan prezydent omówić z mieszkańcami anektowanych sołectw, chętnie zorganizujemy spotkania na terenie sołectw. Dziękuję za wszystko.